fala. A ta torba ile? Konkurs! Jedną wejściówkę, słuchajcie, mam dla was. Taki szybki jakiś musi być mega konkurs. No wózek na farty muszę mieć, nie? No jak ja będę, jak znowu będzie? Gdzieś tu miałem te. Miałem takie krawaty, a Grzesiu się chce okrawacić. Zrobię ci zdjęcie, Grzegorz. Ale tego ci nie dam, mi się podoba. Może jednak ubiorę. Jeden. Do majtek. Cześć! Z tej strony Marcin Easy Rider. Dzisiaj niedziela. 20 któryś stycznia, nie pamiętam. Godzina 11. Idę na targ na młynie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Zapraszam do oglądania. Co przyjeżdżają sprzedawcy, widać weekendowi. Jakieś maczety. Tam jeszcze nie było, jeszcze do środka. Я хочу оце. О, я тут понял. Dzisiaj zadzwonię za 5 zł wszystko. I co? No, ale zobaczcie, czy to jest to 3 dni. No, to jest zrobione, bez porównania do dzisiaj. Lekko, wodełko. Chodziki. Na 2 lata. Można przebierać płyty. Tutaj słyszałem fajną historię z portem wrocławskim. Po wojnie były różne odznaczenia, jakiś magazyn odznaczeń starych. Muszę na ten port się wybrać. Można by tam z magnesem, bo tam gość mówił, że
i wyrzucali do właśnie do Odry różne odznaczenia. Mam tam nagrany jakiś materiał z tym, ale na razie... Chińskie monetki. W jakiej cenie takie? Pineczki? Po trzy dyszki. No jest trochę tego, ale z tego co mówię, tam po tego są miliony różnych wzorków. Niemcy testowali do tej płatki. Coś z motocykla może tu widziałeś, czy nie? Nie, nic nie ma takiego. Nic takiego to nie ma. No, czasami jakaś reklama, czy coś gdzieś trafi. Jeszcze pani pokaże to, że nie zwróciła pani. Nie, bo wyrosła. Reichenstein. Tuż za rozkurde gardło. Tak się odzywa. Tuż za rozkurde, wiesz, nie mam do imienia. Reichenbach.
Proszę. Bardzo dużo tutaj od tego pana jest, bardzo dużo dokumentów starych, różnych. Można by tam godzinami kopać i przyglądać. Który za każdym razem też coś nowego przywozi. Rowerów. Kiedyś to było zagłębie na niskich łąkach rowerowe, a teraz na młynie. Tu jakieś sztalugi ekstra. Fachuranckie. Tutaj dawno nic, nie, nic nie kupiłem, jakiegoś ciekawego. Nie pamiętam, jak to było, pan, że to był piątek, a tam miałem przyjść we wtorek czy w środę. No i wypłacili grzebała 14 tysięcy. Zatem, ale całe 14 tysięcy. Ze złotymi monetami. Biała trajka, kuflowa. Oczywiście ktoś pakuje. Wszystko to. Szkoda, trzeba było przyjść. No nie, no tu jest, za wiele takiego... Tak, ale on na przykład daje 20. Jak wyjali? No. Ale by nie było tutaj, ale nie może sobie ma te nowe ojalnesze, tak sobie nowe, nowe. Faktyczne chłopie nogi. A ile pan proponuje? To ile? 5 złotych. Chyba psychologia tłumu, gdy pełno ludzi, to się biegnie zobaczyć, co tam. O, fuga. Kolejki? Proszę? Kolejki? Nie. Nie widać, że to od kolejki, nie? Od wyniki, no, no. I w jakiej to cenie? Po 100 zł. Po 100 zł. No, biela. Kolejki. Ważny. Wzory haftu kaszubskiego. To Adiego w Kaszub.
O, coś tu widzę dla siebie. O, ale śliwkowe ekstra. W jakiej cenie takie coś? Ja nie wiem. 30 zł. 30 zł. 5 zł. Za dwie dychy pójdzie? 25 może iść. CPM. Pewnie jakby było coś takiego, jakby to było. Fajna puszka, cena też dobra, ale kurczę, nie mogę mieć wszystkiego, iż to moja stodoła nie może być też zawalona takimi gadżetami. Gdzie życia mi nie starczy, żeby to wszystko sprzedać. Muszę szukać innych fantów. Bardzo dobrze wiem. Wie pan, to nie wiadomo, czy to w jakiej cenie? Taki no tak, katalog? No. W jakiej cenie ten klaser? Cały katalog, 5 dych, to są jeszcze monety jakieś. Tam jedna strona i gdzieś jeszcze jakaś kawałek. Bardziej... Aha, gdzieś tutaj? Nie, to drugie są. O, to tutaj cały. Aha, jakieś... kopiejki, tak, czy coś. Ukraina, o. Za 3 dychy tego nie oddasz? Za 4 mogę puścić tego. Tak jak jest. Monety na takich właśnie tych, na takich tackach. Cztery dychy do zabrania. Chyba pomyślał. A ta torba ile? 300 zł. Taka cała sobie ty wami wszystkim. Sprawdzałem te obiektywy pojedynczo, to wiadomo, cena w internecie jest z kosmosu. Mm-hmm. To jest taka
Jedna czwarta ceny rynkowej. No. Szwagra mam tego, fotografa, bo już... Może by to coś tu... Stara Jasika z autofikusem. Dobra, nic, dzięki. Dobrze. Dobry. Nie chciałby. Nie. Ale... Chodź, Miniek. Właśnie, to może być już uszkodzone. A ten Nowy Meksyk? 70. 6, 12 to... To będzie 3? Gdyby nie to, że mam ich kilkaset, to bym może kupił. Teraz mam plana ze Stanów trochę nawieźć tego. Zobaczymy, czy się uda. A jeszcze sok muszę kupić gdzieś. Bateria mi padła. Jeszcze kupiłem jakieś mandarynki dla dzieciaków i borówki. Ale to tutaj jeszcze jest jakiś tutaj jest takie stoiska. Zobaczymy, może trochę się podładowała. Mam taką zewnętrzną bateryjkę, ale... Się opłaciło. Stoi. Dzisiaj dwa targi, więc mnie, bo bateria się zdziwiła. Tak to GoPro, kurczę, bardzo dużo prądu pobiera. Około 20-20 odebrali im te telefony. Zgadnij pan, ile ostatnio. Tutaj nic ciekawego. Dobra, ja się zawijam. Czas do domu wracać. Pamiętajcie o lajkach, łapach w górę, o komentarzach. Fajnie będzie, jak coś tam napiszecie. No i o subskrypcji. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję. Bardzo często wpadają właśnie filmy z różnych targów, z giełd, z moich wyjazdów, także fajnie, jak zostaniecie na dłużej. Do zobaczenia. Hej, za chwilę pewnie jakiś vlog wleci, więc w sumie no, żegnam się, ale to nie pierwsze, nie ostatnie pożegnanie. Po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Hello, hello, witam, witam.
No, to był targ na młynie. Będę tam częściej zaglądał. Szczególnie mnie zainteresowały te stare dokumenty. Tam myślę, że jest skarbnica różnych fantów. Fajne te plakaty oryginalne, jakieś mapy. No myślę, że tam będę musiał, jak będę miał więcej czasu, to na pewno tam pobuszuję jeszcze, może coś wynajdę fajnego, bo myślę, że tam wiele skarbów się czai, jeszcze nieodkrytych. Kto tam jeszcze? Ruszyła ankieta, kolejna ankieta na zespół, który zagra w Łebie. Pierwszą ankietę, tam chyba 33 albo 36% Nocny Kochanek wygrał to losowanie, typowanie, głosowanie. Na drugim miejscu Chłopcy z Placu Broni i te kapele na pewno usłyszycie na zlocie. A dzisiaj ruszyła kolejna ankieta, także zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, dajcie łapę w górę, udostępnijcie tam, gdzie trzeba, na jakieś grupy lokalne, inne rzeczy, niech się dobra nowina niesie. Fajnie, że te subskrypcje to cały czas lecą do góry. Ja jutro jadę, przed czwartą mam, chyba w pół do, nie wiem, w pół do czwartej chyba wstaję i lecę, muszę być o 6 rano w Łodzi na bazarze. Pierwszy bazar w tym roku, taki potężny, to może nie, no ale duży. No, Łódź to jest taka największa mekka motocyklowa, motocyklowych staroci. Postaram się tam ponagrywać. Jeżeli będziecie tam na przykład albo jako goście, albo jako sprzedawcy, to dajcie znać, to skręcimy jakiś wesoły materiał. No i tyle chyba na dzisiaj. Jadę zaraz z Łysym. A, długo mnie nie będzie na tej Łodzi, bo mamy wesele. Ruda się hajta z Wojtkiem, serdecznie ich pozdrawiam. Więc będę musiał szybko się zawijać, bo na 14 muszę być już tutaj gotowy, więc tam myślę, że nie wiem, 10 max jadę. Dzisiaj jadę, chyba nakręcę jakiś jeszcze tutaj odcinek, ale to za chwilę najwyżej zrobię wejście. A tymczasem Borem Lasem się żegnam z wami, moi mili. Hej! Dobra, wchodzę jeszcze raz, jeszcze jedno moje wejście. Zastanawiałem się, bo jutro jest ten bazar w Łodzi, ale bramy dla oglądaczy, kupowaczy są dopiero od 9 otwarte, a ja muszę o 10 wyjeżdżać, ja chciałbym nakręcić naprawdę dużo fajnego, tłustego materiału dla was. No i się zastanawiałem, pisałem tam z kimś na Facebooku z bazaru, ale nie był mi w stanie dać odpowiedzi. Dostałem informację, że muszę do 9 stać, więc zakombinowałem i tam się dogadałem z kolegą, który jedzie się wystawić i oddałby mi jedną swoją wjazdówkę. Ale w międzyczasie też napisałem maila do organizatora i dostałem akredytację. Pierwszy raz jako już jestem tym panem redaktorem. Dostałem akredytację, także wielkie dzięki dla organizatorów Moto Weteran Bazaru w Łodzi. Będą czekały tam na mnie wejściówki na bramce, więc mogę spokojnie, już nie muszę na 6, może na 6:15, bo tak się tam dogadałem z kolegą, że muszę być o 6, to teraz będę spokojnie mógł sobie jechać, może 15 minut później prześpię się więcej. No i serdecznie zapraszam od razu na ten bazarek, bo jest bardzo fajna. Jest część w hali pod dachem, a część jest na otwartym terenie. Zresztą pokażę wam to wszystko, jak wygląda ta styczniowa właśnie edycja. Mam nadzieję, że będą fajne motocykle, fajne różne części. No, będę się na pewno znowu pytał o ceny do zdarcia gardła i języka. I co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć? Coś wam chciałem powiedzieć, ale co? Konkurs! Jedną wejściówkę, słuchajcie, mam dla was. Taki szybki jakiś musi być mega konkurs, no bo jutro rano to leci o 20 chyba film, a rano wejście, więc hasło może bazar. Hasło bazar. Przekonajcie mnie, dla tych osób, które oczywiście będą jechały, przekonajcie mnie, żeby dostać tą wejściówkę. Nie jest to jakaś może okazała nagroda, ale zawsze coś. Także zgłoście się, ja tam wylosuję jakąś jedną osobę na chybił trafił, który komentarz mnie bardziej urzeknie. Tak będzie, urzekła mnie twoja historia. I będzie okazja przy okazji do spotkania się, jeżeli będziesz rano właśnie gdzieś to tylko między 9 a nie wiem, max chyba
nie wiem, przed 10 już chyba będę chciał wyjeżdżać do Wrocławia, więc jak nikt nie dostanie, no to przepadnie, trudno. Oddam przypadkowo napotkanej, zabłąkanej duszyczce najwyżej. Ktoś będzie miał fajny dzień. Dobra, teraz już się chyba żegnam z wami. I tyle, no. Byłem dzisiaj na pszoku, jeszcze byliśmy oddać, kurczę, jakąś choinkę. Przy okazji zrobiliśmy trochę dobrego i tam nagrałem jakiś materiał, co się czai w kontenerach. No ale to tam, nie wiem. Zobaczę, kiedy to dam. Może jutro dam, będę na weselu, a spod stołu będę oglądał premierę i z wami pisał. Dobra, trzymajcie się, miłego weekendu, nie rozrabiajcie za dużo i na razie, trzymajcie się, pa! Z tym wózkiem chciałeś jechać? No wózek na fanty muszę mieć, nie? No jak ja będę, jak znowu będzie silnik do WL-ki, a ja będę biedaczek, kurczę, z reklamówką samą? Plecak ze stelażem. Plecak, kurczę, dobra, jeszcze ostatnie. Bo szykuję się do tego bazaru i szykuję się do wesela. Grzesiu też będzie. Grzesiu wel łysy. I gdzieś tu miałem te. Miałem takie krawaty, a Grzesiu się chce okrawacić. Zrobię ci zdjęcie, Grzegorzu. Mam gdzieś takie krawaty Harley'a. Nie, tylko mi krawat szukać. Mam tutaj. Znalazłeś koszulę? Ale trzeba wyjść, jaką czarną kawę. O. A miałem ją raz na tydzień, niestety. Tu chciałem się pozbyć, bo ja, słuchajcie, kiedyś chodziłem w krawatach. Kiedyś byłem tym, jak jeszcze byłem pośrednikiem nieruchomości i ten. I czasami gdzieś tam w garniturze nie łaziłem, ale w koszulach. A. Ale w krawacie. Ty, a tutaj masz ten, krawat z prezentem. Zostań moim prezentem. Nie no, bez przesady. Czyli tu jest czaszeczki. Tu masz czaszeczki, a tu są fajne. O, Harley'a. Harley. Ty, a pokaż mi te czaszeczki. Ale czaszeczki chyba będą takie, wiesz, stonowany pan Grzegorz. Czekaj, bo tutaj mamy... Ty, no rewelacyjny, a węższych nie było? Tu są jeszcze, o. W ogóle jakbyście chcieli kupić krawat Harley'a, to chętnie oddam w dobrych pieniądzach. Tu mam taki. Harley retro. Muszę Moni pokazać. No bo to jest taki szeroki, wiesz, możesz na szeroko. To jest jakieś jeszcze, o, skarby. Skarby od babci. Nie no, ten jest fajny, tylko jakby szerszy był. Tu jest Harley. Masz jakiś czarny jeszcze? Tu masz, o, z szampanem. Szampańska ja nie piję. Impreza. No wiem, wiem, wiesz, będzie teraz to na tym, na materiale reklamowym. Jakim materiale? O, jest taki. O, pokaż. Ale tego ci nie dam, bo to mi się podoba. Może jednak ubiorę jeden. Do majtek. Za późno. Przymierz. Co by tam przymierzał? No chyba nie nagrywasz. Dobra, tego. Dobra, teraz już kończę naprawdę, bo to było ten. Z zaplecza! Jakiś wózek ten, mam jeszcze taki jeden dziecięcy, muszę faktycznie wziąć wózek, bo mogą być rarytasy jutro! Jak takiego rarytasa znowu spotkam, jak w Brnie, jak jeszcze nie oglądaliście w ogóle serii z Brna, to zapraszam, tam 5 odcinków, aż się zdziwiłem, nie byłem przygotowany właśnie na zakupy, a teraz może będę rano, to może coś wyczaję, skoro świt. Do jutra już, nie przedłużam. 3 Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!